Druga kolejka hokejowej Ekstraligi. Witamy serdecznie. Ponad 2 lata przerwy na Tortorze nie oglądaliśmy ekstraligowego hokeja z udziałem toruńskich hokeistów Nesta Miras. Toruń będzie tutaj reprezentować w sezonie 2015-16 właśnie Toruń w Ekstralidze. Rozpoczynamy od drugiej kolejki nasze relacje, retransmisje z meczów hokejowych Nesty Mires Toruń. No i jesteśmy na początku trzeciej tercji spotkania inaugurującego sezon na Tortorze ligowy z Podhalem Nowy Targ, brązowym medalistą poprzedniego sezonu. Drużyna Podhala w tym momencie prowadzi 2-0. Zobaczymy z odtworzenia, jak padły bramki. W drugiej tercji pierwsza bezbramkowa 0-0. Na razie, no mimo niekorzystnego rezultatu, dobra postawa toruńskiej drużyny. W tym momencie oglądamy oblężenie bramki Podhala Nowy Targ, to z tego względu, że pod koniec drugiej tercji mieliśmy wykluczenie dwuminutowe jednego z zawodników Podhala Nowy Targ. Bramce Podhala Ondrej Raszka, Czech, na razie nie popełnił tutaj błędu. No i 0 na jego koncie wpuszczonych bramek. 2 gole wylądowały w bramce strzeżonej przez Michała Plaskiewicza. No przy pierwszej na pewno toruński goalkeeper mógł nieco lepiej być ustawiony. Zobaczymy, jeszcze raz powtórzę, zanim tutaj może zakończy nam się ta dwuminutowa kara i gra w przewadze gospodarzy. Jeszcze tutaj wciąż kibice liczą, że padnie ten pierwszy inauguracyjny, debiutancki gol w Ekstralidze po ponad 2 latach przerwy. No, ta kara już jest zakończona, wynik nie uległ zmianie. Pierwszy gol, dlatego że już w pierwszej kolejce, przypomnę, to druga kolejka. W pierwszej na inaugurację toruński Beniaminek Ekstraligi powiększonej do 12 zespołów w polskiej Ekstralidze hokejowej, do 12 drużyn. Toruński Beniaminek bramki nie strzelił w pierwszej kolejce w spotkaniu z GKS-em JKH Jastrzębie Zdrój. 0-4 porażka Torunian na inaugurację w meczu rozegranym niespełna tydzień wcześniej. Tutaj na razie także bez bramek na koncie toruńskiej drużyny, 0-2. No i co na pewno trzeba przypomnieć, toruński zespół w porównaniu do tych 2 sezonów spędzonych na zapleczu Ekstraklasy z nowym białoruskim trenerem Olek Małaszkiewicz prowadzi drużynę Nesty Mires Toruń. Natomiast szkoleniowcem Podhala Nowy Targ jest Marek Ziętara. Jeszcze raz przypomnijmy, 3. miejsce drużyny popularnych szarotek, najbardziej utytułowanego na pewno polskiego klubu hokejowego w rozgrywkach o drużynowe Mistrzostwo Polski. No i chyba te najgorsze lata, najgorsze momenty, bo też w tych poprzednich sezonach można by o takich mówić, jeśli chodzi o szarotki, to właśnie w Podhalu te najgorsze momenty wydają się już historią dla tego utytułowanego klubu. Oby tak to faktycznie wyglądało, no i również dla toruńskiego klubu, oprócz białoruskiego trenera, także 4 białoruscy zawodnicy: Aleksander Zacharenka, Stanisław Kamko, najmłodszy z nich, bo 20-letni Sergiej Kukuszkin i Jachen Żyliński. Mamy 45. minutę tego spotkania i ciągle 2 bramki strzelone przez gości w drugiej tercji tego meczu. Teraz sytuacja przeniosła się pod bramkę Michała Plaskiewicza. Ponownie toruński bramkarz w sporych opałach. Tam jednak jak trzecia drużyna poprzedniego sezonu przyciska, to gospodarze nieco tutaj czują się oblężeni.
można by powiedzieć, w małych tarapatach. Teraz jednak dobre wyjście z krążkiem poza własną tercję, strzał spokojnie przykryty krążek przez Andrzeja Raszkę i mamy czas na to, aby zobaczyć, jak padały dwie strzelone wspomniane wcześniej bramki. W połowie meczu niemalże, bo w 32 minucie tego spotkania gola, no, w sytuacji, można by powiedzieć, dosyć niegroźnej, bo walka z dala od bramki, odsłonięta prawa strona bramki toruńskiej. No tutaj akurat przy wielu w tym spotkaniu bardzo dobrych, czasami szczęśliwych, ale też i bardzo dobrych, umiejętnych akcji Michała Plaskiewicza gra kijem także na przedpolu. Jest gol! Daniel Minge świetnie pokonuje tutaj Andrzeja Raszkę. W takim razie wstrzymujemy się z powtórkami, jeśli chodzi o wcześniejsze bramki. Bo tutaj pada wreszcie ta pierwsza bramka, pierwszy gol w sezonie 2015-16 dla Nesty Mires Toruń. Strzelcem gola Daniel Minge, świetnie pod łokciem tutaj też przy krótszym słupku. No, pokonać Andrzeja Raszkę. A więc jednak Daniel Minge był podającym w tej sytuacji, a bramka zaliczona na konto Białorusina Michała Siergieja Kukuszkina. A więc Białorusin Siergiej Kukuszkin. No i teraz słyszeliśmy bardzo wyraźne Siergiej Kukuszkin, autorem tej pierwszej bramki w sezonie 2015-16. Widać, jak tortor wypełniony. No, znacznie bardziej niż to było w dwóch poprzednich sezonach, może z wyjątkiem tych ostatnich finałowych czy playoffowych meczów w pierwszej lidze. Stęskniony jest za ekstraligowym hokejem, jest ta radość. Tak więc, no, mogliśmy tutaj oglądać już bramkę dla toruńskiej drużyny. Zapisujemy ją na konto Białorusina Siergieja Kukuszkina, natomiast w tym momencie wróćmy już do drugiej tercji. Jussi Tapio, 32 minuta. No i to jest ten pierwszy gol dla Podhala Nowy Targ. Po 7 minutach niemal dokładnie, no, taka bramka, można by powiedzieć, bliźniacza do tej zdobytej przez Kukuszkina w trzeciej tercji dla Nesty Mires. Maciej Sulka podania, podobnie jak przy pierwszej bramce, taki przy drugiej asystujący był Finn Jarmo Jokila. Tutaj Finowie w drużynie Podhala Nowy Targ to wzmocnienia przed tym sezonem poczynione przez popularne szarotki. Jussi Tapio przybył do Nowego Targu z Ligi Węgierskiej, z Ekstraligi Węgierskiej, a z Ekstraligi Duńskiej dotarł Jarmo Jokila. No i ten drugi z Finów asystował przy obu bramkach strzelonych przez Podhale Nowy Targ. Jeszcze raz powtórzmy, Jussi Tapio. No a tutaj niestety akurat w odpowiedzi bardzo szybko na 3-1 Nowotarżanie, tak więc już ponownie nie ma kontaktu, a dystans dwubramkowy. No, szybki kontratak, naprawdę drużyna gości przejechała ekspresowo niemal całe lodowisko. No i pokonany Michał Plaskiewicz jest 3-1, ale trzeba walczyć dalej. A więc Bartłomiej Neupauer też tutaj powraca do swojej macierzystej drużyny. W poprzednim sezonie w zasadzie, no, nie grał nawet dwa sezony. Powrót po dwuletniej przerwie Bartłomieja Neupauera.
Tak więc Podhale Nowy Targ prowadzi w tym spotkaniu 3-1, więc już dwie bramki strzelone na Tortorze w trzeciej tercji, podobnie jak to było w drugiej tercji. Dodam tylko, że hokejową Ekstraligę po tym powiększeniu do 12 zespołów tutaj uzupełniła także Szkoła Mistrzostwa Sportowego, nasza nieoficjalna reprezentacja do lat 20 młodzieżowa, która grała przez wiele sezonów w pierwszej lidze, podobnie jak Szkoła Mistrzostwa Sportowego z Sosnowca U18. Teraz ta drużyna U20 przesunięta do Ekstraligi, ale na początek zderzenie, można powiedzieć, ze ścianą, bo Szkoła Mistrzostwa Sportowego przegrywa z GKS-em Tychy aż 1-19. Tak więc potężny zastrzyk pokory na początek i nauki. Tymczasem tutaj Michał Plackiewicz już spoglądał za plecy, czy czasem pod łokciem nie wylądował mu ten krążek. Ponownie po raz czwarty w siatce, ale nie tym razem. No i dodajmy, że również w drugim spotkaniu Szkoła Mistrzostwa Sportowego przegrywa z Orlikiem Opole. Tym razem też dwucyfrówka, ale trochę niższa, bo 0-10. No i bilans drużyny SMS-u Sosnowiec po dwóch spotkaniach to jedna bramka strzelona i 29 straconych. Zobaczymy, czy to wpłynie na dłuższą metę pozytywnie na tę młodą drużynę, która, co tu dużo mówić, przegrywała wielokrotnie z dużo słabszymi drużynami w pierwszej lidze, a co dopiero w ekstralidze. No ale taki jest eksperyment, takie jest postanowienie Polskiego Związku Hokeja na lodzie. Może na dłuższą metę to otrzaskanie się z najlepszymi jednak wyjdzie na dobre młodym polskim hokeistom. Poza tym oczywiście drużyna Zagłębia Sosnowiec, która pokonała w finale w poprzednim sezonie w pierwszej lidze właśnie toruńską Nestę. Przypomnijmy, Torunianie zagrali jako najlepszy zespół w finale play-off pierwszej ligi z Zagłębiem Sosnowiec. Sosnowiczanie okazali się lepsi, no i oni tutaj awansowali sportowo, powiedzmy, do hokejowej Ekstraligi. Poza tym oczywiście już od początku sezonu czołówkę tutaj tworzą, dla przypomnienia, GKS Tychy, Unia Oświęcim, Ciarko, Sanok, kolejny rywal toruńskiej drużyny, Krakowia Kraków, Orlik Opole, Podhale Nowy Targ, GKS Jastrzębie Zdrój, Polonia Bytom, Naprzód Janów, no i na razie u dołu tabeli również Zagłębie Sosnowiec i wspomniany SMS U20 Sosnowiec. W toruńskiej drużynie wciąż też oczekiwania na wzmocnienia kolejne. No o Bartoszu Fraszko wspomnę za chwilę, bo pada jednak czwarta bramka, czwarty gol. Była już tutaj bramka Neupauera w tej tercji dla Podhala Nowy Targ, ale to nie koniec. W tym momencie powiększenie przewagi do 3 goli, 4-1, to jest koniec 58 minuty tego meczu. I Podhale prowadzi już 4-1. Jeśli tutaj, no, dobrze usłyszeliśmy komunikat speakera, ponownie Bartłomiej Neupauer z numerem 9 zdobywa gola dla Podhala Nowy Targ. Tak więc no, w tej chwili ciężko już będzie odrobić tę trzybramkową stratę, tym bardziej, że Torunianie też no, mocno tutaj muszą się napracować, aby wytworzyć jakąś groźną sytuację pod bramką Podhala. Ondrej Raszka naprawdę dobrze dysponowany, troszeczkę jednak błędów, trochę tego braku kontaktu z Ekstraligą. Dało się wyczuć w tym meczu i doświadczeni
gracze Podhala swoje szanse wykorzystali. Teraz nieśmiały atak gospodarzy. Właśnie Bartosz Fraszko. Oczekiwania na wychowanka toruńskiego klubu, który podpisał wcześniej dwuletnią umowę z Cracovią Kraków. Jeden sezon już, powiedzmy, upłynął w roli debiutanta. Młody torunianin o bardzo dobrych hokejowych korzeniach i tradycjach rodzinnych. Miał bardzo dobry sezon debiutancki właśnie w Krakowie. 11 bramek, 12 asyst w barwach popularnych pasów, i liczono na powrót Bartosza do Torunia. Rozgrywał nawet tutaj niektóre mecze sparingowe przed tym sezonem. Natomiast obowiązuje jeszcze roczny kontrakt i kluby muszą, mówiąc kolokwialnie, się dogadać w sprawie gry Bartosza w Toruniu. Na razie jednak w składzie toruńskiej drużyny tego zawodnika nie oglądamy. A wzmocnienia toruńskiego Beniaminka w hokejowej ekstralidze to już wspomniani wcześniej Białorusini. Dołączyli także hokeiści w poprzednim sezonie Zagłębia Sosnowiec. Przede wszystkim z numerem 29 ponownie. Po wielu sezonach, czy powiedzmy paru jednak ostatnich, oglądamy Jarka Dołęgę, numer 29 na koszulce i przesunięty, czy ustawiony od razu do pierwszej piątki toruńskiej drużyny przez trenera Olega Małaszkiewicza. Jarosław Dołęga w poprzednim sezonie, poprzednich sezonach w Sosnowieckim Zagłębiu. Łukasz Zachariasz również z tej drużyny przeszedł do Torunia, a także obrońca Łukasz Podsiadło. I Marcin Wiśniewski dołączył do toruńskiej drużyny, grając poprzednio w Cracovii Kraków. Z Metalurga Żłobin przeszli, czy przyjechali do Polski pograć do Torunia Aleksandr Zacharka i Sergii Kukuszkin, czyli strzelec tej jedynej na razie bramki w tym sezonie. Bramki ekstraligowe, jak widzieliśmy w tej tercji dla Nesty Mires Toruń. Junior Mińskie reprezentował Stanisław Kamko i Jochen Żyliński, HK Brest, czwórka hokeistów białoruskich wystawiona właśnie do tego spotkania. Oczywiście toruński zespół, poza tym uzupełniony własnymi wychowankami. Tak jak dwa poprzednie sezony były rozgrywane na własnych zasobach kadrowych w pierwszej lidze, i bardzo dobrze, co niektórzy zyskali na pewno potrzebne doświadczenie, więc można by przypomnieć tylko formalnie Michał Plaskiewicz, bramca, a to już akurat jeden z najbardziej doświadczonych zawodników w toruńskiej drużynie i bardzo dobrze, bo bramkarz na pewno takiego doświadczenia bardzo potrzebuje. W rezerwie Krzysztof Bojanowski, pierwsza piątka, Miłosz Litkę, Piotr Huzarski, Jacek Dzięgiel, środkowy Mariusz Kuchnicki i Jarosław Dołęga na skrzydle. Druga piątka, Aleksandr Zacharenka, Stanisław Kamko, Michał Kalinowski, Sergiej Kukuszkin, strzelec bramki, powtórzmy jeszcze raz, i Daniel Minge. Trzecia piątka, Łukasz Podsiadło ją rozpoczyna z kolejnym Białorusinem, Jochenem Żylińskim. Mateusz Stróżyk już w poprzednim sezonie dołączył do toruńskiej drużyny wychowanek Stoczniowca Gdańsk, z Piotrem Winiarskim na środku. Oczywiście tutaj największe doświadczenie w toruńskim zespole Przemysław Bomastek. Czwarta piątka, Szymon Mądrowski, Paweł Hejka oraz Bartosz Pieniak, Marcin Wiśniewski i Piotr Husak. W drużynie Podhala Nowy Targ oczywiście można by poszukać wielu reprezentacyjnych nazwisk, jak chociażby Gruszka, który w tej chwili bardzo przeszkadza w rozgrywaniu krążka toruńskim zawodnikom. Dariusz Gruszka. Na pewno wciąż możemy mówić o sporym talencie polskiego hokeja. Ale także Kacper Bryniczka chociażby.
Nie wspominając o Zapale. Krzysztof Zapała. Wiele reprezentacyjnych występów. Bramkę dla Podhala Nowy Targ strzelał także kolejny z wychowanków Podhala i także spore doświadczenie Maciej Sulka. 4-1. Ten mecz powoli dobiega końca, no więc na inaugurację, na, jak na pierwszy mecz z trzecią drużyną poprzedniego sezonu, Beniaminek na razie na niespełna 6 minut do końca przegrywa 1-4. No, najwięksi pesymiści zakładali porażki w dwóch pierwszych meczach w Jastrzębiu Zdroju i tutaj z Podhalem Nowy Targ, nawet w okolicach dwucyfrówki. Na szczęście tak się nie dzieje. Drużyna gospodarzy prosi w tej chwili o 30 sekund przerwy, tak więc za chwilę powracamy do gry. Krótkie instrukcje od trenera Olega Małaszkiewicza, no i powracamy do walki. Zobaczymy, czy chociaż nieco ulegnie zmianie obraz tego spotkania, aczkolwiek czasu naprawdę już niedużo, ale jak na hokej 5,5 minuty na pewno ten wynik jeszcze można by nieco podreperować i na pewno też odrobinę dać jeszcze radości kibicom zgromadzonym na tortorze. Mamy dokładnie 5 minut i 16 sekund do zakończenia tego meczu po bramkach Jussi Tapio, Macieja Sulki i dwóch golach strzelonych w trzeciej tercji Bartłomieja Neupauera, a także honorowej Sergeja Kukuszkina dla Nesty Mires. Gospodarze na tortorze przegrywają z Podhalem Nowy Targ 1-4. Niespełna 5 minut do końca tego spotkania. Na pewno też warte podkreślenia jest szkolenie młodzieży w Toruniu, jeśli chodzi o hokejową młodzież. No tutaj Sokoły w nieco organizacyjnie zmienionym klubie, przede wszystkim jeśli chodzi o prowadzenie. Zobaczymy, czy ta praca już z niektórymi zagranicznymi tutaj trenerami, jako ciekawostka, no kolejna akcja koronkowa tutaj mogła być najbardziej efektowna, bramka tego spotkania, ale chyba zbyt nonszalancko tam pod toruńską bramką zachowywał się Kacper Bryniczka. Próbował tutaj naprawdę, tańcząc z krążkiem przed polem bramkowym, oszukać Michała Plaskiewicza. Tak się jednak nie dzieje i Bryniczka teraz z swoją trzecią piątką opuszcza lodowisko na zmianę. Nieco ponad 4 minuty do zakończenia tego meczu, no ale fakt, że piątka z Gruszką i Bryniczką tutaj przy każdym wyjeździe też siała spore zamieszanie. No i trzeba na pewno się uzbroić w cierpliwość. No tutaj po dwóch latach gry na zapleczu, gdzie poziom polskiego hokeja jest diametralnie inny, trzeba sobie powiedzieć. Tutaj pierwsze spotkania będą takie na otrzaskanie się ponowne z polskim hokejem na poziomie Ekstraligi. Jednak to jest trudna dyscyplina, też wymierna, bez jakichś spektakularnych wzmocnień, powiedzmy, i olbrzymich pieniędzy, nakładów finansowych. Tutaj poprawa wyników przy przejściu o klasę wyżej z pierwszej ligi do Ekstraligi jest na pewno niezwykle trudna. No i tutaj na pewno toruńska drużyna liczy na to, że pewnie mimo początkowych trudności ten pierwszy mecz w Jastrzębiu Zdroju, no pewnie można byłoby policzyć na palcach jednej ręki największych optymistów, którzy liczyli na sensację już w pierwszej kolejce, na niespodziankę w tym spotkaniu z Podhalem. Pewnie też wielu by się nie znalazło. No ale należy zakładać, że gdy przyjadą zespoły teoretycznie słabsze, no wtedy na pewno będzie doping Tortoru, doping toruńskich kibiców potrzebny, ale również i w takim spotkaniu, aby wyrozumiałość jednak toruńskich kibiców w tym sezonie była zdecydowanie większa, no, w roli Beniaminka.
można powiedzieć, to i tak biorąc pod uwagę poprzednie sezony, kiedy toruński zespół, no można powiedzieć, w tych chwilach, kiedy żegnał się z Ekstraligą, no to wyniki były, powiedzmy, podobne, a w tej chwili no, kadrowo to jest zespół, można by tak to określić, rozsądniej budowany, no i chyba o to w tym wszystkim chodzi, aby jednak na podstawie swoich wychowanków w dłuższym etapie czasu osiągnąć jakieś wyniki w hokejowej ekstralidze, a na to myślę, że można mimo wszystko liczyć. 4-1, no i 2,5 minuty do zakończenia tego spotkania, ale tam wyraźny faul po stronie Podhala, Nowy Targ. I będą jeszcze goście grali w osłabieniu. Czy tutaj piątka gospodarzy będzie w stanie osiągnąć, strzelić bramkę? Druga piątka Nesty Mires Toruń. Rozpoczęły się ostatnie 2 minuty gry w trzeciej mecz. Kukuszkin, Kalinowski i Daniel Minge w tej chwili z parą obrońców, Kamko i Zacharenka na lodowisku, ale na razie nic z tego nie wynika. Jakoś nie mogą się tutaj odnaleźć przy konstruowaniu akcji ofensywnych hokeiści Nesty Mires Toruń. Jeszcze 1,5 minuty do zakończenia tego spotkania. Minuta do zakończenia kary po stronie Podhala, Nowy Targ. 4-1. Zacharenka teraz się zerwał, ale natychmiast blokowany na środku lodowiska. Jacek Dzięgiel. No, Podhalanie tutaj wykorzystują swoje spore doświadczenie z stoickim spokojem, można powiedzieć, zimną krwią, rozbijają jakiekolwiek zapędy ofensywne gospodarzy. 25 sekund do końca kary, minuta do zakończenia meczu. Teraz Jarek Dołęga na skrzydło, tutaj jest Jacek Dzięgiel. Dołęga zastawił się tam, ustawił pod bramką. Dzięgiel jeszcze walczy za bramką Andrzeja Raszki. Trzy sekundy, dwie, to już chyba nic z tego nie będzie, bo to podanie nie było może najlepsze. Jeszcze tutaj Zacharenka był nieobstawiony na lewym skrzydle, nie? To z numerem 94, a chociaż jest to sprawa w tym momencie drugorzędna. Żyliński czekał na podanie, ale Białorusin musiał już wracać do obrony. Pozostają ostatnie sekundy, tak więc no, należy podsumować. Jest ta, powiedzmy, na małe pocieszenie pierwsza bramka po ponad 2 latach przerwy w hokejowej ekstralidze dla toruńskiego zespołu. Jej autorem Białorusin Sergiej Kukuszkin. No ale pokonać Podhale, Nowy Targ w tym spotkaniu się nie uda. Nowotarżanie, Szarotki wygrywają to spotkanie po bramkach Fina, Jussi Tapio, Macieja Sulki i 2 golach Bartłomieja Neupauera. 4-1 mimo wszystko, brawa od wyrozumiałej toruńskiej publiczności. Najbliższy mecz na wyjeździe, no też bardzo, bardzo trudny teren i utytułowana w ostatnich latach drużyna Ciarko Sanok. Czekamy na kolejne spotkanie na Tortorze. No i być może z każdym meczem będziemy oglądać odważniejszą, bardziej otrzaskaną już tutaj po powrocie do Ekstraligi toruńską drużynę Nesty Mires Toruń. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.